Arkadiusz Ślusarczyk magiczne słowa. Gdzieś daleko, za górami i morzami, jest mała kraina, do której prowadzi ażurowy, chwiejny mostek, utkany z gałązek wikliny. Trudno przejść przez niego, trzeba się mocno trzymać poręczy. Ale kiedy się go już pokona, Życie staje się proste i piękne. W tej krainie często świeci słońce, a deszcz, jeśli pada, jest ciepły i kolorowy. Rośliny są wiecznie zielone, i przez cały rok trwa cudowna, pełna kolorów i zapachów wiosna. Potężna brama. Która szczerze wejścia do miasteczka pilnowana jest przez krzata o imieniu Skosek. Mieszkańcy to właśnie skrzaty, które mają swoje domki schowane w duży muchomorach. Każdy na swój sposób wyposażył sobie domek tak, jak mu było wygodnie. W każdym domku obowiązkowo musi być duży, okrągły, drewniany stół z wygodnymi, rzeźbionymi krzesłami. Do tego kominek, który ogrzewa domostwa w chłodniejsze dni. W tej krainie obowiązuje zasada: gość w dom, Bóg w dom. I jest coś jeszcze. Coś tajemniczego. Skrzaty zostały obdarowane koszykami, które dawno, dawno temu wręczył im wielki anioł. Mają ich szczec jak oka w głowie. W każdym koszyku jest jeden ze skarbów: pokój, miłość, radość, cierpliwość, wierność. Przyjaźń, nadzieja, dobroć, sprawiedliwość, pokora. Skrzaty szczegą swoich skarbów dzień i noc. Dzięki nim panuje zgoda i wzajemny szacunek. Pewnego dnia o tajemniczej wiosce dowiedziała się stara czarownica. Była zaciekłym wrogiem anioła. I za wszelką cenę postanowiła zburzyć porządek panujący wśród skrzatów. W przebraniu ubogiej wieśniaczki, podpierając się sękatym kijem, zbliżyła się do bramy. Witaj dobry człowieczku, przyszłam odwiedzić moją kumę, wpuść mnie do środka, powiedziała chrapliwym głosem. Skosek był bardzo mądrym i przezornym skrzatem. Więc zapytał: A jak twoja kuma ma na imię? Kobiecina nie wiedziała, co odpowiedzieć. Skrzatek nie wpuścił jej do środka. Ta pogroziła mu kijem i odeszła od bramy, mrucząc dziwnie pod nosem. Skosek poczuł się jakoś nieswojo. Po jakimś czasie zapomniał o wiedźmie. Skrzaty żyły szczęśliwie, sadziły kwiaty, podlewały, upiększały swoją krainę. Można powiedzieć, że skarby, które otrzymały, rosły i dojrzewały. W krainie żyło się jak w raju. Pewnego wieczoru skrzaty postanowiły rozpalić ognisko i pobawić się. Skosek przeciwny był takim szaleństwom. Przeczuwał, że wkrótce coś złego może się stać. Zabawa trwała w najlepsze. Księżyc błyszczał, niczym srebrna latarnia. Grała muzyka, wszyscy się świetnie bawili. Tylko skosek z niepokojem rozglądał się dookoła. Nagle coś zahuczało, zaświstało i na niebie ukazał się dziwny, świetlisty kształt. Nie było wątpliwości to była wiedźma na świecącej miotle. ha, ha, ha! Witam was, moje skrzaty! – Przybyłam w odwiedziny. Chciałam zobaczyć, jak sobie mieszkacie. Wywinęła w powietrzu fikołka i zaczęła krążyć wokół nakrapianych chatek stojących na polanie. Skrzaty z przerażeniem patrzyły, jak wiedźma zagląda do każdego okienka i wlewa tajemniczą kropelkę do koszyków ze skarbami. Wystarczyła chwila. Skrzaty zaczęły między sobą kłótnie. Oddaj, to moje, zabrałeś mi to. Nie lubię cię, nie przychodź tu więcej. I tak zaczęły się właśnie swary. Jeden zazdrościł drugiemu. Każdy myślał tylko o sobie. W wiosce zapanowała niezgoda. Pewnej nocy we śnie odwiedził z Koska wielki anioł i oznajmił mu, że trzeba ratować krainę. Ale jak? Zrobię, co mi każesz? Wyszeptał skrzat. Kiedy jutro wyjdziesz z domu, podaj każdemu rękę i powiedz. Dziękuję, przepraszam. Kocham cię! Oznajmił anioł i zniknął w obłokach. Skosek tak właśnie uczynił. Jakież było jego zdziwienie, gdy wszyscy zaczęli mówić do siebie te proste, a jakże czarodziejskie słowa: Nad wioską zaczęły unosić się czarne chmury i odpływać hen za horyzont. To były złe czary wiedźmy. W wiosce znowu zapanowała przyjazna atmosfera. Skrzaty zrozumiały, że trzeba dbać o nią i pielęgnować jak kwiaty w ogródku. Skrzat z kosek dalej stoi na straży wielkiej bramy, a jego przyjaciele... Żyją szczęśliwie w tajemniczej krainie. Tak kończy się bajka. Czy istnieje taka kraina? Nie wiem. Myślę, że taką krainą mogą być nasze serca. Oby każdy z nas potrafił pokonać ażurowy mostek i miał wielkiego anioła, który zawsze czuwa nad nim.